Zaczynamy program Republika po południu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego pierwszego gościa. Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie Pani Minister. Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa. Pani Minister, Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która mówi o lekach, traktuje o lekach darmowych dla osób do 18 roku życia, a także dla osób po 65 roku życia. Bardzo proszę na początku naszej rozmowy posłuchajmy fragmentu z konferencji prasowej Prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadziliśmy kilka lat temu, która dała tą możliwość korzystania z bezpłatnych leków i innych środków prozdrowotnych przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, czyli przez seniorów, jak mówimy, a także przez kobiety w ciąży. Nie tak dawno katalog tych osób rozszerzyliśmy także o kobiety w połogu. Teraz następuje bardzo znaczne poszerzenie tego katalogu, bardzo znaczne, o miliony osób w skali naszego kraju, a mianowicie o osoby powyżej 65 roku życia, a także o dzieci i młodzież do 18 roku życia. Pani minister, jakie leki znajdą się na tej liście? Do jakich schorzeń będziemy mogli je stosować? No, na początek należy podkreślić to, co pan prezydent powiedział, że jest to wyjątkowy program, który rozpoczął się w 2017 roku. Na początku dotyczył tylko i wyłącznie seniorów powyżej 75 roku życia. Ja pamiętam, kiedy pierwszy budżet, jaki był przeznaczony, to było bodajże 600 milionów złotych. Na te środki, na liście tych specyfików było kilkaset różnego rodzaju preparatów, które najczęściej są stosowane u seniorów. Później w przeciągu kilku lat ten program ewaluował, prawie 8 nowelizacji związanych z rozszerzeniem katalogu tych leków, które mogą być bezpłatnie stosowane dla seniorów. I w tej chwili nadszedł kolejny moment, kiedy znacznie został poszerzony ten program. Ja może jeszcze podkreślę, że do 2022 roku na realizację tego programu dla seniorów, czyli powyżej 75 roku życia, z budżetu państwa przeznaczono ponad 4,5 miliarda złotych. To są środki, które tak naprawdę zostały w kieszeniach naszych seniorów, bo gdyby nie było tego programu, to musieliby wydać na leki. W tej chwili w ten sposób mówić o pacjentach, osób, które potrzebują leczenia, została poszerzona znacznie, mianowicie od 65 roku życia. Seniorzy mogą korzystać z tych leków, jak również dzieci i młodzież do 18 roku życia. Rodzaje leków. Tak jak pani minister Katarzyna Sójka mówiła, głównie to będą leki, które są charakterystyczne dla chorób, które najczęściej dotyczą pacjentów w tym wieku, czyli jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, będą to na pewno leki przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwalergiczne, bo wiemy, że w tej chwili problem alergii, szczególnie u dzieci, jest bardzo rozpowszechniony, ale też leki na choroby przewlekłe, na przykład na cukrzycę, bardzo nowoczesne leki, które powodują, że te skutki uboczne tej choroby nie będą tak postępowały jak w przypadku standardowego leczenia tej choroby. No oczywiście u osób dorosłych to również leki, które stosowane są przy tych tak zwanych chorobach cywilizacyjnych, czyli nadciśnienie, przy różnego rodzaju schorzeniach serca, ale też leki, które stosowane są przy chorobach reumatycznych. U dzieci, tak jak powiedziałam, antybiotyki, ponieważ tak często się składa, że bardzo często dochodzi do zakażeń u dzieci, młodzieży, szczególnie tych młodszych dzieci. Leczenie, ta antybiotykoterapia czasami długo trwa i to jest ogromny koszt dla budżetu. Także bardzo dobrze, że ten program powstał. Minister Zdrowia szacuje, to w tej chwili z tego programu, to znaczy w tej chwili mówię o
Polska, ponieważ program wchodzi od 1 września. Z tego programu skorzysta łącznie około 16 milionów Polaków, to znaczy dzieci do 18 i młodzieży do 18. Osoby powyżej 65 roku życia do 75, to jest 5 milionów dodatkowych seniorów, oprócz tych, którzy już do tej pory korzystają. Więc to są potężne liczby, kwoty. Jak wyszacowane zostało, roczny koszt tego programu będzie wynosił około 1,5 miliarda złotych, rozszerzenia tego programu, więc są duże środki finansowe, które tak naprawdę zostaną w kieszeniach polskich rodzin. Pani minister, oczywiście opozycja w trakcie kampanii wyborczej różnych argumentów używa, aby uprzykrzyć życie Zjednoczonej Prawicy, taka rola też opozycji. Jak pani komentuje takie opinie z ust polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Szymona Hołowni, ale oczywiście też Lewicy, że czas tych darmowych leków, wprowadzenia tej ustawy i podpis prezydenta, to wszystko jest nakierowane na kampanię wyborczą, aby dodać sobie tych głosów. Jak pani to skomentuje, takie krytyczne opinie? Pani redaktor, my nie jesteśmy zdziwieni, że opozycja każdy program, każdy projekt, który, tak szczególnie te projekty prospołeczne, które chce realizować Prawo i Sprawiedliwość, to stara się je krytykować, pomniejszać ich wartość. Zawsze są jakieś lub przeciw. Pamiętamy, jak było w przypadku zmiany świadczenia 500+ na 800+, więc wtedy też mówiono, że dlaczego nie od razu, kiedy decyzja była, że od przyszłego roku, od stycznia, więc z kolei gdybyśmy zrobili to od, powiedzmy, od czerwca, czy od lipca, czy też od września, to pewnie byłoby żyto kiełbasa wyborcza, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że opozycja w taki sposób komentuje, ponieważ ona nie ma sama nic konkretnego do zaproponowania Polakom. Natomiast my systematycznie realizujemy programy prospołeczne niezależnie od tych opinii, bo chcielibyśmy, aby Polacy w trudnych sytuacjach, jeżeli się znajdą, to żeby mieli wsparcie. Tak jak powiedziałam, te leki są naprawdę dużym wsparciem, szczególnie dla rodzin, których znajdują się członkowie, no, są obarczeni chorobami przewlekłymi, chorobami cywilizacyjnymi. Te wydatki wbrew pozorom są bardzo duże i dlatego też, tak jak sama kwota mówi, 1,5 miliarda złotych rocznie dodatkowo będzie przeznaczone na tego typu wydatki, więc są to ogromne kwoty, z których będzie korzystała duża grupa Polaków, bo tak jak powiedziałam, 16 milionów polskich obywateli od 1 września może skorzystać z tych darmowych leków. Pani minister, zapytam ze względu też na pełnioną funkcję w Ministerstwie Zdrowia. Dzisiejsza opozycja też mówi, że chorobą służby zdrowia są długie kolejki wciąż w przychodniach. Jak pani na to odpowiada? Panie redaktor, no wszyscy jesteśmy niezadowoleni z tego, jak system. Chcielibyśmy, żeby te pewne rodzaje świadczeń były udzielone szybciej, może w lepszych warunkach, ale można też tak jednoznacznie oceniać tych problemów, dlatego że są obszary, gdzie znacznie skróciły się kolejki, na przykład na operację zaćmy, na wszczepienie endoprotezy, na badania diagnostyczne, na rezonans, na tomografię komputerową. To są rodzaje świadczeń, gdzie o połowę albo nawet jeszcze więcej skróciły się kolejki, gdzie wiadomo, że na przykład wszczepienie endoprotezy czy też operacja zaćmi warunkuje jakość życia tych ludzi. Także to nie jest tak, jak opozycja krzyczy. W wielu obszarach też zwiększyła się dostępność do świadczeń ambulatoryjnych, specjalistycznych. Ale ja zawsze podkreślam jedno, że ci, którzy teraz tak krzyczą, to powinni się uderzyć własną pierś, bo problemem teraz polskiej służby zdrowia jest brak lekarzy.
to właśnie dlatego są ogromne kolejki do specjalistów, ponieważ brakuje nam lekarzy w poradniach specjalistycznych. I gdyby opozycja nie ograniczała kilkanaście lat temu, czy nawet w okresie rządów PO-PSL, zwiększyła ilość miejsc na uczelniach medycznych, to w tej chwili mielibyśmy więcej lekarzy w systemie, więcej specjalistów i na pewno problem z kolejkami byłby mniejszy. Pamiętamy wszyscy te czasy, kiedy pełne grupy, całe grupy lekarzy wyjeżdżały za granicę, ponieważ były tak dramatycznie niskie wynagrodzenia. Wielu z tych lekarzy wyjechało i już nie wróciło do kraju, a mogliby z powodzeniem pracować w naszym kraju i na pewno wpłynęłyby na to, że sytuacja z dostępnością uległaby poprawie. Natomiast my w ciągu tych 8 lat podwyższyliśmy wyraźnie, bardzo w niektórych zawodach nawet ponad 160% wynagrodzenia, co spowodowało, że właściwie to zjawisko emigracji zarobkowej wśród pracowników ochrony zdrowia nie istnieje. Ludzie, którzy kończą studia, chcą pracować w Polsce. Natomiast no, te zaniedbania właśnie skutkują między innymi brakiem dostępności do świadczeń. Pani minister, zapytam teraz o coś innego zupełnie, to znaczy sytuację związaną z legionellą, z wirusem, z bakterią legionella. Na Podkarpaciu 14 osób z tego powodu zmarło. Bardzo proszę powiedzieć, czym się charakteryzuje ta bakteria i przede wszystkim jak uważać, jak zadbać o swoje zdrowie, ponieważ no, sytuacja na Podkarpaciu pokazuje, że zakażenia te mogą kończyć się naprawdę tragicznie. No rzeczywiście zakażenie legionellą może być, legionella może przebiegać bardzo dramatycznie, szczególnie u osób, które mają obniżoną odporność. Ta bakteria, ona często rozwija się czy kolonizuje środowiska o dużej wilgotności, o optymalnej takiej temperaturze do 40 stopni. Akurat teraz lato sprzyja takim warunkom i rzeczywiście mogą się one rozwijać w różnego rodzaju urządzeniach kanalizacyjnych, urządzeniach wodociągowych, czy też w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Natomiast no, rzadko się spotyka, żeby dochodziło do takiego no, namnożenia się tych bakterii, które powodują już wysyp tych zakażeń i chorób. Ważne jest też, że cecha tego schorzenia legionellozy, że ta choroba nie przenosi się z jednego człowieka na drugiego, natomiast możemy się zarazić poprzez wdychanie oparów wody, w którym będą się te bakterie znajdowały. Ważne jest też to, że każde pierwsze objawy tej choroby powinny być w miarę szybko uchwycone, ponieważ bakteria jest wrażliwa na antybiotyki i można z powodzeniem ją leczyć. Także tutaj jest to bardzo istotne. Natomiast ja myślę, że też te wszystkie działania takie profilaktyczne, które zostały podjęte, szczególnie tutaj mam na myśli Rzeszów, ale też inne miasta, czyli wyłączenie wszystkich fontan, natrysków i tak dalej, to są istotne sprawy, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii, ale również też taki apel do mieszkańców, żebyśmy korzystali może bardziej z kąpieli w wannie, na przykład, a nie z prysznica, szczególnie jakiś tam rozpraszacz wody, ponieważ jeżeli znajdzie się ta bakteria chociażby nawet w wodociągu, z którego czerpiemy wodę, to może też u nas dojść do nadkażenia. No i ja mam z tego, co z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że ilość pacjentów, którzy zgłaszają się z objawami legionellozy, zmniejsza się. Także już prawdopodobnie ten szczyt mamy za sobą, ale co nie zwalnia nas z ostrożności i dbania o to, żeby się nie narażać na ekspozycję. I tutaj kropka. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość na naszej antenie była gościem. Bardzo dziękuję pani poseł. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi oczywiście Michał Trześniewski. Zapraszam w imieniu kolegi, a następnie rozmowa Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista na naszej antenie.